Carpaccio. Va con Buca che sta a testa. Gości na boisko wchodzi Jan Karlowski. Falou, vazamento.
Marcin Nawelek, pierwszy fał tego zawodnika, zmiany w obydwu drużynach. Pierwszy fał zawodnika, zmiana w drużynie gości, Dariusz Szykla wchodzi na wejście.
Pierwszy faul tego zawodnika, zmiany w obydwu drużynach. MKS Dąbrowa Górnicza na prowadzeniu 30-29.
32 Nico Carvaccio, drugi faul zawodnika. Przed rozpoczęciem akcji rzutowej faulował zawodnik z numerem 44, pierwszy faul tego zawodnika. Posiadanie piłki MKS Dąbrowa Górnicza 4,4 sekundy do zakończenia akcji. Thank you.
3 punkty, tajemnik Polski. Yeah.
4. Santiago Onaszuk, pierwszy fał zawodnika, fał w trakcie rzutu z dystansu. 3 rzuty wolne wykona Ty Nichols. Taylor Persons.
polował zawodnik z numerem 0. Faulował zawodnik z numerem 17, Maciej Kucharek, trzeci faul tego zawodnika. Przerwa na żądanie timeout MKS Dąbrowa Górnicza. Thank you.
Koniec drugiej kwarty spotkania. 49-46 prowadzi MKS Dąbrowa Górnicza. Osoby, które złapały piłeczki, zapraszamy do podejścia tutaj do schodów.
Zawodnicy Maciej Buharek. Karlowski, trzeci fał tego zawodnika na linii rzutów wolnych w stanie Santiago Konaszuk. Drugi fał zawodnika. Thank you.
najbliższą sobotę o 19:30 będzie to mecz wyjazdowy w Warszawie z tamtejszymi Dzikami Warszawa, natomiast najbliższy mecz domowy odbędzie się po przerwie pucharowej w czwartek 29 lutego o 17:30, kiedy do Dąbrowy Górniczej przyjedzie Icon City Czarni Słupsk. Hey!
Dominik Wilczek. Na boisko wchodzą Martin Nabeleka, także z numerem 10, Chris Martin. Thank you.
Polował zawodnik numer 9 Dominik Wilczek. Trzeci faul zawodnika. Na linii rzutów wolnych dwa razy stanie Maverick Roan. Trzeci fał zawodniku. Trzeciej kwarty spotkania, drużyna gości jest na prowadzeniu 74-69.
na cały PKO Puchar Polski, jak i na konkurs SAD-u, aby wspierać naszego zawodnika. Jednocześnie w drużynie gości zawodnik numerem 41 Jan Karlowski został karany faulem przy rzucie. Jest to czwarty faul tego zawodnika. Najpierw rzut wolny wykona drużyna gości. Będzie to rzut wolny za faul techniczny. Wykona go Jan Karlowski. Gości.
James Williams. Przerwa na żądanie dla drużyny gości. Time out. Thank you.
3 punkty dla Kofi. Thank you.
i Nicole, dodatkowy rzut wolny wykonywać będzie Nico Carvacho. Przerwa na żądanie timeout dla drużyny gości. Zapraszamy również wszystkich 24 lutego do Areny Sosnowiec, gdzie odbędzie się turniej finałowy Lotto 3x3 Ligi. Nasz team MKS Lotto 3x3 Dąbrowa Górnicza będzie walczył o triumf w Stawie Lidze. 24 lutego Arena Sosnowiec. Zapraszamy. Strata drużyny gości, błąd 8 sekund. Zawodnik z numerem 11, Taylor Persons, czwarty faul tego zawodnika. Zawodnik z numerem 23, Zajus Williams, drugi fał zawodnika, na linii rzutów wolnych na Odry. Zostały zaliczone.
faulował zawodnik numerem 44. Drugi faul tego zawodnika, dodatkowy rzut wolny, wykonywać będzie Taylor Persons. Jednocześnie 5 przewinień drużyny w kwarcie, na nie niż rzutów wolnych. Dwukrotnie stanie Lovell Kamil. Przerwa na żądanie, timeout dla MKS-u Dąbrowa Górnicza.
Faul w zawodnik z numerem 24, Lamb Audrey. Czwarty faul tego zawodnika. Rzuty wolne wykona Taylor Persons. Koniec spotkania. MTS Dąbrowa Górnicza wygrywa 102-98. Dziękujemy wszystkim za przyjście i za wsparcie.